Dwa długotrwałe skutki COVID-19. Nowe badania, pogorszenie smaku i węchu po COVID-19. Nowe badania. Na co najmniej 5 miesięcy po infekcji wirusem SARS-CoV-2 pogarsza się węch i smak, wynika z wstępnego badania kanadyjskiego z udziałem ponad 800 osób. Takie wnioski przedstawiono podczas spotkania American Academy of Neurologists. W trakcie tej konferencji naukowcy z University of Quebec sprawdzili węch i smak u ponad 800 osób. Choć COVID-19 to nowe schorzenie, wcześniejsze badania wskazały, że większość ludzi traci część zmysłów węchu i smaku na wczesnych etapach choroby. Chcieliśmy iść dalej i bliżej przyjrzeć się temu, jak długo u ludzi z COVID-19 utrzymuje się utrata węchu i smaku i jak jest ona poważna, opowiada autor badania, dr Johannes Frasnelli z University of Quebec. Uczestnicy badania -813 pracowników służby zdrowia, u których wykryto SARS-CoV-2, wypełniali specjalne ankiety online i wykonywali domowe testy, pozwalające zmierzyć pracę zmysłu smaku i węchu średnio w 5 miesięcy po diagnozie. Działanie węchu i smaku opisywano w skali od 0 do 10. Nie odzyskali w pełni zmysłu węchu. Autorzy badania zauważają, że przeciętny uczestnik badania nie odzyskał w pełni zmysłu węchu. Spośród ponad 800 ochotników ubytku węchu na początku choroby doświadczyło aż 580. Nieco ponad połowa, 297, czyli 51%, spośród nich stwierdziła, że nie odzyskała węchu nawet po 5 miesiącach od zachorowania. Natomiast u 134 osób, 17%, stwierdzono utrzymujący się ubytek węchu, co zmierzono specjalnym, domowym testem. Przeciętnie, na 10-punktowej skali osoby po chorobie oceniały swój węch na 7 punktów, podczas gdy przed chorobą było to 9 na 10. Infekcja wyraźnie wpływała też na smak. Na początku infekcji ubytki smaku odnotowało aż 527 uczestników badania. Jeszcze 5 miesięcy później smaku nie odzyskało 200 osób z tejże grupy, 38%. Jednocześnie 73 osoby, 9%, miało w tym samym okresie trwałe ubytki smaku, potwierdzone domowym testem. Oceniając funkcjonowanie swojego zmysłu smaku po chorobie, ochotnicy dawali mu średnio 8 punktów na 10, wobec 9 punktów wskazywanych jeszcze przed chorobą.